Oj, grami gadam, witam was bardzo serdecznie ludziska, z tej strony Selak, witam was w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 3 Zombie na mapie Kino der Toten. Słuchajcie, na rozgrzeweczkę, zanim sobie przejdziemy, bo jak już widzicie, kolejny poradnik z Kronik Black Opsa 3, weźmiemy sobie na tapetę dziś Easter Egg Song, czyli to, co w poprzednich poradników, wcześniej, co było. Bardzo proste poradniki na początek, oswajamy się z mapą i tak dalej, także im dalej w las, tym ciekawiej. A na początek weźmiemy sobie właśnie takie prostsze poradniki, także zacznijmy sobie, jesteśmy tutaj w spawn roomie i zaczynajmy już bez zbędnego gadania. Tutaj słyszymy tą kulę, słychać ten dźwięk, nie? Słychać. Ok, no i klikamy. Ta. Przyciskiem użycia oczywiście wszystko. Dobra, idziemy tu do góry, do kolejnego pomieszczenia. W międzyczasie, jak już będzie leciała sobie muza, to was oprowadzę po mapie. Ale nie chcę tutaj tracić jakby czasu, więc... Więc postaram się to robić dosyć szybko i sprawnie. Dobra, śledźcie gdzie... O, czekajcie, mam tutaj... O, jest... Jest dźwięk, jest. Klikam. Here's another one. Here's another one. Tak jest. Dobra, idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tu już mamy tutaj kino. Proszę państwa. Nawet mamy tą skrzynkę, boxa. Kurtyna tylko jest nie podniesiona. Dobra, to za chwileczkę. Idziemy do kolejnego pomieszczenia i klikamy trzeci, ostatni kamyk. Znaczy na początku jest kula, potem jest kamień, teraz znowu kamień. Można powiedzieć, że to jest meteoryk. Tak, kliknąłem go teraz. No i leci muza, jak słyszycie. Ale dobra. Tutaj się już pożegnamy jako tako, tylko sobie ściszę, żeby sama mu zaleciała. Tak, żeby ten facio mi nie przeszkadzał. No i dobra, no i to by było na tyle. Będziemy sobie teraz zwiedzać mapę, a w międzyczasie będzie sobie leciała cały czas muza. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się poradnik spodobał. Kroniki już mamy zaczęte, jak widzicie. Na kanale teraz bym się chciał skupić na World War II. A teraz sobie przejdziemy do pozdrowień. Ostatni materiał obejrzało 500 ludzi, także całkiem spoko. A osoby to Mateusz Kaczmarczyk, Polskie SFM, Froz, Play the Game PS4. Pozdrawiam bardzo gorąco. Jeśli wam się spodobało, dajcie lajka. Subskrypcja oczywiście bardzo mile widziana. Dzwoneczek jak najbardziej mile widziany. No i oczywiście komentarz, napiszcie co wam się podoba i tak dalej. Jeśli macie jakieś pytania, to również śmiało w komentarzach możecie zadać. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.